Z myślą o najmłodszym pokoleniu mieszkańców powstał zbiór legend lokalnych, który można nabyć w Wydziale Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Książka zrodziła się z potrzeby zebrania tego wszystkiego, co od wieków krążyło wśród społeczności Dzierżoniowa, bądź jako przekaz ustny, bądź w formie szczątkowych zapisków. Dzierżoniów wydał właśnie nową książkę Dzierżoniowskie Legendy i Opowieści autorstwa Janiny Weretki-Piechowiak. Książka powstała z myślą o najmłodszym czytelniku, aby wzbudzić wśród dzieci i młodzieży zainteresowanie dawnymi dziejami miasta, a przez to także emocjonalne przywiązanie do historii i do kultury takiej lokalnej. W średniowiecznych czasach w pobliżu kościoła Świętego Jerzego znajdował się zamek. Podobno był częścią miejskich fortyfikacji i mieściła się w nim siedziba dzierżoniowskich wójtów. Nazywano go Hummelschloss, ale nie od razu zamek się tak nazywał. Nieopodal zamku mieszkał kowal Johann. Był to dobry i pracowity człowiek, ponadto mistrz w swoim rzemiośle. To u niego miejscowi rycerze zamawiali ozdobne klamry do skórzanych pasów, groty strzał i miecze. Kowal miał prześliczną córkę Herminę. Strzegł jej jak oka w głowie. Celem powstania książki jest pobudzenie zainteresowania dziejami miasta w najmłodszych, a przez to pogłębienie emocjonalnego przywiązania do jego tradycji i kultury. W książce znalazły się legendy takie tradycyjne, m.in. o powstaniu miasta, o bramie bojowej, o figurce na wieży ratuszowej, o zamku Trzmiela, ale także łamiąca konwencję legenda o smoku w stylu sapkowskim, która powinna się spodobać przede wszystkim młodzieży. Książka kosztuje jedynie 12 zł 45 groszy. Można ją nabyć w Dzierżoniowskim Urzędzie Miasta w Wydziale Promocji. Dzierżoniowskie Legendy i Opowieści to kolejna pozycja wydana przez Gminę Miejską Dzierżoniów. W swojej kolekcji ma wiele tytułów, o które warto wzbogacić domową bibliotekę.